Cześć, witajcie w nowym odcinku z działki znowu. Ale w tym odcinku będziecie widzieć, co robimy na działce, jak się przygotowujemy do sadzenia owoców, warzyw i takich rzeczy. Jak jesteście chętni, oglądajcie ten odcinek. Załapkujcie, zasubskrybujcie i komentujcie. Dzięki! No to teraz tak, muszę znaleźć ETE. Grabki muszę znaleźć, no tak, takie małe, wiecie, no, to też mi się sprzyda na pewno. To mi się na pewno sprzyda, muszę to wyciągnąć. Dobra, może się sprzyda, może nie. Mam graby jedne, takie, raczej no, mam drugie, o, te będę używał. Co mi jeszcze będzie potrzebne, może łopatka. O, drugie. O, nylonowe worki są. Szukałem ich już. O, drugie. I trzecie. Każde są różne, więc każdy mi będę robił coś innego, nie? Żebyście... Meter nie będzie potrzebny dzisiaj. I może się zajmiemy nawet tym. Podłączymy to do czegoś już. Bo chyba już jest woda, nie wiem. No to zabieram to wszystko. O, dobra, tamtych nie biorę. A co niektórzy się może będą pytać o kota, bo wiem, że wiecie, że kot tutaj jest, nie? Na naszej posesji. Gdzie nasz kociuś? Popatrzcie, tam jest. Patrzcie tego kociusia. Ucieka. To może mogę mieć tyle, nie? Które? Wezmę sobie to wszystko. No. Na chodnik to? No to jak wiecie, będę się zajmował tutaj już czymś. Jak mi kot przyjdzie, to mi rzuci statyw. A statyw jest uszkodzony, nawet wam powiem. Bo mój brat go miał, bo nagrywał reklamę w szkole. Włożył go do plecaka. O nie. No tak, już widzę. Co jest grane? O. Chyba tak może stać. Dobra. No i będziemy robić. No bo zauważył, że coś tu robię. Co, to mam dawać na chodnik? Kot się zajął. No i to tak będę grał właśnie. Jeszcze mam po drugiej stronie też. Muszę to zrobić, bo teraz nasza babcia nie będzie przychodziła na działkę, nie będzie tu robiła nic przez 4 miesiące, tylko my, więc do tego czasu musimy my to zrobić wszystko i my musimy się opiekować teraz działką. Tak, no to by jeszcze nam pomogła. Dobra. Przydałaby się osoba, która wytrzymała tą kamerę. No dzisiaj myślę, że o 20 będziecie mieli odcinek na kanale. Lub wcześniej. Ale tego nie jestem pewien, czy będzie wcześniej, czy nie. O kurka. Muszę znaleźć miejsce, gdzie się będzie trzymał ten statyw. On się trochę przewraca. Wam powiem. I wy... No ja bym go podwyższył do góry, ale jest uszkodzony. Boję się, że się przewróci też. Teraz idę tam. Więc za tamtą, to będziecie mnie tam widzieć. No, kwiatki tu rosną. Powiem.
O-o, pada deszcz. No to chyba sobie nie porobimy zbyt dużo. Bo zaczyna kropić. Nie jesteśmy sami tutaj dzisiaj na tej działce, wiecie. No. Na drugą stronę. Nie wiem, jeżeli są jacyś ogrodnicy, no to zaraz powiedzą, będzie hejt. Bo nie dokładnie. A to nie musi być aż tak dokładnie, bo co nieco musi być z nawozu. Chodzi o to, żeby trochę był zgarnięty. No i przechodzimy na drugą stronę. No tu będzie gorzej. Będę musiał chyba trzymać statyw, bo co? Tu będzie chyba trzeba było trzymać statyw, jeszcze tutaj muszę wam no, jeszcze jest tutaj trochę. Jeszcze tu jest. Nie zauważyłem, widzicie? Przeszłem, ale trochę zostanie tego nawozu na polu. No, trawa tu jest chyba. To jest trawa? Nie. Kwiatek. Dobra, na tym, koło tego może zostać, nie? Tu. Tu. Jeszcze tu zgarniemy. Idę na drugą stronę. Dobra. Idziemy teraz na tą stronę, tu widzicie, mamy truskawki. Widzicie, już mają trochę zieleni. I jeszcze tu będzie trzeba było kwasty powyrywać dzisiaj albo jutro. Albo kiedyś tam. Patrzcie, kwiatek wyrosnął, patrzcie. No super, nie? Jest ze mną oczywiście tata. On tam sprząta po tym, co ja wygrabiłem. Ja grabię, tata sprząta. Mam lepszą pracę, nie? Oczywiście wszystko tam. Wszystko. No tu nie mam gdzie trzymać statywu i muszę wam go trzymać w rękach. Bo nie chcę nam, nie chcę na truskawki najść ze statywem. A tu bym go gdzieś musiał postawić, a nie ma chyba gdzie. Jest nierówny teren i tutaj może spaść. Albo postawię go w truskawkach. Chyba się nie powinien przewrócić. A wy przy okazji będziecie widzieć wszystko. Jak się przewróci, no to będzie git. Gites i malina, nie? Dobra. Ja idę. Ło! Ale se zrobiłem. No. Jest bardzo dobrze. Nawet nie powiem wam, że nie ma takiego wiatru aż. No nie, tata? A, poszedł. Więc nie powiedział, nie odpowiedział na pytanie. Aha, i jeżeli możemy się umówić tak, że będę robił Q&A, więc jak macie jakieś pytania, to piszcie i zrobimy pytania i odpowiedzi, Q&A. Jak coś.
Więc no myślę, że coś będzie. Będziecie jakieś, jakieś pytania na pewno macie. I zobaczymy. Zobaczymy, ile będziecie mieli pytań. Czy w ogóle jakiekolwiek znajdziecie, bo wiem, że niezbyt często chcecie robić Q&A. Nie dajecie w ogóle tych pytań. Już ostatnio wam mówiłem, że będę robił. No to teraz macie czas, chyba 2 tygodnie wam dam. No 2 tygodnie. Za 2 tygodnie spróbujemy nagrać Q&A. Jeżeli będą jakieś pytania. A tak, jak będą w ciągu 2 tygodni jakieś filmiki, to będę o tym Q&A mówił. Jak nie pojawią się. Więc, no mam nadzieję, że ktoś będzie jakieś Q&A pytania jakieś będziecie mieli. Zobaczymy. Czy wy w ogóle chcecie mieć pytania i odpowiedzi na swoje pytania? Zobaczymy. Ale ja nie będę czytał tych pytań, tylko będę od razu czytał odpowiedzi na te pytania będę dawał. Będę mówił jakieś tam od kogo te pytanie i kto je napisał. I będę mówił od razu na te pytanie odpowiedź będę dawał. Więc będzie fajnie. Mi się będzie podobało odcinek. Kotek. Tak, jedno miejsce robię ładnie, a w drugim miejscu bałaganie, nie? Powiem wam, że w tym roku ten rok nie będzie taki fajny. I za... Ała. Znowu się przedarłem. No, i jak widzicie... No, tak wiecie. Idę po kamerę. No, jak widzicie, tak to wygląda w tym miejscu. Tak zrobiłem. Jeszcze tam mam kawałek. Ale chyba tam nie wejdę. Tu jeszcze coś znalazłem nieco. Dobra, jest. I co dalej? Co? Czekajcie, muszę se taty. O, widzicie kota jak idzie. Nie wiem, czy tam jeszcze nie ma czegoś. Tu tylko chyba teraz grabić i wyciągać te. O, traktor przyjechał. Pokażę wam za polem co mamy. Już traktorzysta jedzie. Ten co tam. Chyba go widzicie. Widzicie jakie jest niebo? Deszcz będzie spadał. No. Idziemy dalej. Tu trzeba będzie. No. No to teraz się zajmiemy. No chyba tym. Ktoś. Kto może wie co kwas to kwas. Możecie pomóc. Myślę, że wszystko tu jest kwasem praktycznie. Oprócz tych grubych i kota, który przelatuje jak wariat. No, tu jest więcej kwasu. Trzeba wszystko te kwaściaki jedne. Jedne nieładne kwasty. Nie znoszę kwastów. Iwan! Kot się nazywa oczywiście Iwan, jak wiecie. Nie wszyscy wiedzą, ale większość osób wie. Że kot to Iwan. Jak się czai. Czajka jedna. O. Tu będę przekopywał to. Trochę. Dobra. No, będę to tak bardziej chyba wyrywał trochę na razie. Daj te wiadro. Czy jeszcze je tam potrzebujesz?
trzeba powyrywać te chwaściory. Jak już wspominałem, nie ma z nami tutaj oczywiście osoby, która się tym lubi zajmować, czyli naszej babci. Więc my to robimy. Już chcę wam, właśnie was ustawiam, ale się przewrócić. Przewróci się. Nierówny teren. Już widzicie. Ej, że się sami nawet przewracacie. Lecicie normalnie. Ręce już brudne jak... nie powiem co. Kolana... mokra trawa tu jest w tym miejscu. I trudno. No. Dawno nie było odcinka, dosłownie parę tych. Dzięki za subskrypcję. Jest nas już trochę więcej znowu na kanale. Jeszcze jedna subskrypcja i będzie 50. Bardzo fajnie. Wiem, że lubicie niektóre filmy. Nie wszystkie oczywiście. Bo są pod niektórymi komentarze takie złe. Ale to oczywiście wiadomo, że to hejterzy. Bo kto inny? Niektórzy nawet wiem, że mój kanał się tak naprawdę nie rozwija, bo w niektórych miejscach te filmy są nagrywane raz za jakiś czas. Nie tak, że ten. Nie mam jeszcze dosłownej jednej daty, kiedy będą nagrywane tylko te filmy i kiedy będą wkładane. Nagrywam je tak, jak mi się chce. Robię sobie bekę na niektórych filmach, oczywiście. No a dzisiejszy to taki ogrodowy. Trochę. Żeby, no jakby wam to powiedzieć, żebyście wiedzieli, że nie tylko te dziewczyny, kobiety lubią robić w polu. Wszyscy robią w polu tak naprawdę. Ci, co mają działkę, nie? Chciałem sobie fajnie posiedzieć, ale jak jest porządek. Nie tak jak jest teraz, bo teraz to jest normalnie katastrofa. No i zaczyna padać, bo ja już mam kropki na swoim telefonie, bo nie nagrywam oczywiście kamerką znowu. Aha, i druga część będzie oczywiście ze skuterka na pewno. Ała. Będzie, ale jeszcze nie wiem kiedy. No bo nie odpalam go na razie. Nie jestem w ogóle tym jakoś zaskoczony, żeby ten go wam zrobić, ten odcinek. O, już cebulkę wywaliłem z pola. No. Jakieś 18 minut już ten filmik ma. A jeszcze jak dodam możliwe muzykę albo coś, to będzie ten. A, i mogę wam zaproponować jeden taki program, gdzie jest trochę muzyk do pobierania. Jak on się nazywał? Wrzutnik. Piszecie wrzutnik i tam macie i na sklepie Play macie ten. Jest darmowy oczywiście, więc nic nie ten. Nie macie żadnej tej zniżki ani nic tamtego. Ale jakby ten, może być nawet ten, pod hasło jakieś tam będzie, coś takiego na pewno będzie. Pod jakimś hasłem będziecie mieli zniżkę. Trochę przeziębiony jestem, ale daję radę. Kurde, kto jak nie ja, nie? Kto jak nie ja? No. Wiem, wiecie, że jest koronawirus taki ten, ale no. Miałem ochotę nagrać o nim, ale miałem coś tam zamiar nagrać o tym, ale potem mi takie powiedziałem sobie, nie, to jest choroba wirusowa, nie będę o tym nagrywał, bo nie ma po co, jak już wiemy, że jest nawet w Polsce i jest w Raciborzu, nawet też już, więc to już
nasz szpital to już jest nawet w połowie zapełniony w ten Raciborzu przez to chorobę. No, gorzej ci, co podróżują, prawda? Bo jak już ich gdzieś złapię, no to już lipa, muszą zostać w tym miejscu. Zależy jak długo nawet, nie? Chyba 2 tygodnie w tym miejscu by musieli zostać. W tym szpitalu albo coś, bo ich nie wypuszczą wtedy. No i to lipka. Dobra, ja to skończę i zaraz do was przyjdę. No to jak widzicie, tak to wygląda. Tam widzę, że kapsel od kogoś i straż jedzie gdzieś, jak słychać. Gdzieś tam. Zaraz. Gdzieś w tamtym miejscu. Może widzicie trochę? Nie wiem, ale możecie zobaczyć, jak to wygląda z wysokości. Traktora widzicie może? Mam tak, że jest naprzeciw mnie. Oj, już tam wyjechali, ale na tym statywie nie było widać. Tam może gdzieś będziecie widzieć. Tam jedzie traktorek. Nie wiem, czy go widzicie. I rozsypuje nawóz. No i dobra, my mamy do zgarnięcia jeszcze coś, więc biorę ten i teraz tu mam do zebrania, tutaj wam zaraz pokażę, co jest do zebrania, to tutaj, bo tu było drzewko, pamiętacie, no to się wyrwało i żal po prostu to zostawiać, więc bierzemy to i znowu na gnój to damy i znowu się zgnoi. Co? O! Jeszcze krótka rozgrywka. Popatrzcie, gdzie jest nasz kotek. Patrzcie, gdzie wskoczył. Patrzcie. Wskoczył na dach. Kot wskoczył na dach nam. No nie? Wskoczył? Iwan, co ty tam robisz? Złaś! Złaś nam z tego z dachu. Patrzcie, co on na dach se wlazł, ma lepszy widok na traktora, wiecie? Bo tam jeździ ten traktor, widzicie? Gdzieś tam jeździ ten traktor. A ten se wlazł na dach. Chodź, kotek. Tego widzicie? Chodź. Chodź. No chodź. Chodź. No chodź. Chodź. No. No chodź. Widzicie? Chodź. No chodź. Chodź na dół. Jest, udało się. Ściągnąłem go. On tam zaraz znowu wejdzie. Już tam poluje. No. Tutaj mamy takie urwane rzeczy, ale dobra. Wracamy do roboty, bo kot już, no, to taka przerywka w nagrywaniu. Nagrywanie była przerywa, fajnie. No i dobra. No i tu nic nie ma znowu, nie? Tu już znowu nic nie rośnie. Można by to tak zostawić znowu, nie? Tak to zostawiamy. I myślę, że odcinek na tym zakończymy. To będzie jedna część i jeszcze tam dużo tego zostało, wam powiem. Jeszcze zostało tyle rzeczy, a my dopiero zrobiliśmy tak jakby dosłowne 2 rzeczy. A tu zostało jeszcze do porobienia. Tu jest dużo tego naprawdę. Film będzie miał 25 minut. Tyle będziecie mieli do pooglądania, czy ileś nawet więcej.
No jeszcze wam pokażę po tej stronie, ile jest do roboty. Po tej stronie jest więcej do roboty. Jak na przykład tamto zostało przemienione stąd tam dane, ale to zniknie stamtąd, bo nie chcemy już tego. Więc jeżeli was mogę prosić o łapkowanie i subskrybowanie i komentowanie, i pamiętajcie o Q&A, bo też będzie Q&A, i nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, a jak już zostawiliście subskrypcję, to za dzwoneczek zostawcie jeszcze, żeby też był dzwoneczek. Będziecie mieli więcej filmików, które będą. Cześć, do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Na razie.